Ej, witam was bardzo, bardzo serdecznie z tej strony LBKI, czyli ten, który obejrzał Boku no Pico 5 razy i jest chińsko-bajkowcem. Tak, to ja. Moi drodzy, znajdujemy się w grze Doki Doki Literature Club. Dlaczego wybrałem tą grę? Dlatego, że poleciły mi ją dwie osoby. Stwierdziłem, że raz w tygodniu myślę, że będzie mogła się pojawiać. I stwierdziłem, że jest ona o tyle ciekawa, ponieważ jedna osoba stwierdziła, iż gdzieś podczas gry, po pewnych etapach będą się pojawiały dodatkowe rzeczy w folderze z grą. I szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy rzeczywiście tak jest. Jeżeli to jest jeden z featureów, jeden z elementów gry, to naprawdę będzie to dla mnie niesamowite zaskoczenie. Oprócz tego gra wygląda i zaczyna się jak typowa visual novelka, ale ja już dobrze przekonałem się o tym, że mnie wewnątrz w środeczku zniszczyła i dlatego też chcę ją rozegrać jeszcze raz z wami. Będzie to gameplay, w którym będzie bardzo ciężko się odnaleźć. Zacznijmy od tego, że postaram się robić polskie przypisy. Oczywiście w subtitlach gdzieś tam na YouTubie. Tak więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie. I dlatego też będzie się to pojawiało raz na przykład w tygodniu. Myślę, że częściej nie mam nawet co próbować, ponieważ to będzie wymagało ode mnie mimo wszystko drobnego nakładu pracy. Oprócz tego, tak jak powiedziałem, gra wygląda jak typowa visual novelka z początku, potem się rozkręca, ale trzeba mieć po pierwsze dużo cierpliwości, czyli właśnie te kilka godzin, może nie kilka godzin, ale przynajmniej godzinkę, półtorej trzeba przeczekać, zanim tak naprawdę się to rozkręci. A druga rzecz to, że trzeba mimo wszystko mieć tak jakby dystans do tego, że ja w tym momencie nie będę dużo mówił, czy nie będzie dało się mnie po prostu włączyć gdzieś tam w tle i nie będzie można do końca tak jakby się tylko mnie słuchać, trzeba ten gameplay rzeczywiście obejrzeć, jeżeli się chce to zrobić. No i jeszcze jedna ważna rzecz, trzeba się cholernie mocno wczuć w te postaci, albo przynajmniej w postać głównego bohatera i zrozumieć te postaci. Co no też nie jest łatwe, to jest bardzo wręcz trudne, jeżeli chodzi o gameplay przede wszystkim, szczególnie jeżeli mówi nam to jeszcze ktoś inny. Dlatego też uważam, że nie będzie to najlepszy gameplay, ale myślę, że będzie warto go obejrzeć. Grę odpaliłem w oknie, bo tak jak powiedziałem, muszę mieć gdzieś na boku też ten mój pany folder z grą. No i zaczyna się to raczej dosyć sztampowo, niczym duża część anime, gdzie tak naprawdę mamy przedstawienie postaci i w tym momencie tak samo się dzieje. Mamy przedstawioną pierwszą bohaterkę o imieniu Sayori, która jest naszą dobrą przyjaciółką z dzieciństwa, jak zresztą widać. Postaram się coś tam opowiadać w międzyczasie. Jeżeli ktoś nie chce, to niech sobie wyłączy subtitle, może sobie czytać po angielsku w pełni. To też nie jest problem, tylko postaram się też o to, żeby to trwało na tyle, żeby można było to przeczytać. Ja osobiście czytam dosyć szybko, jeżeli chodzi o angielskie teksty. Natomiast gorzej było z tłumaczeniem, co już próbowałem zrobić. Próbowałem i tłumaczenie, i czytanie. No nie jest to najlepsze w mojej opinii i wolę zostać w takiej formie, w jakiej to jest. Zastanawiam się też nad dodaniem jakichś angielskich napisów dla osób, które mimo wszystko by przyszły na przykład z zagranicy zobaczyć ten gameplay, chociaż jestem bardzo mocno do tego sceptycznie nastawiony. I szczerze mówiąc, nawet nie wiem, czy to zrobię. W sensie to, co ja mówię, żeby przetłumaczyć na język angielski, tylko że wtedy zasłaniałoby to prawdopodobnie część tej tekstów, które się wyświetlają ze strony bohaterek. Będzie ze strony bohatera i naszego bohatera i tej bohaterek. Więc stwierdziłem, że jednak może lepiej, jeśli nie. Bo jeszcze zobaczymy. Wszystko się wyjaśni. Póki co mamy, tak jak powiedziałem, przedstawienie postaci, drobne rozmowy również pomiędzy nimi. Między oczywiście postaciami, tak jak powiedziałem. No i ja już tą część fabuły znam. To jest akurat najnudniejszy element, tak więc pierwsze pół godziny naprawdę nie tyle można pominąć, bo to jest dosyć dużo przedstawione pod względem tego, że dowiadujemy się, co nasz bohater będzie robił i gdzie się będzie znajdował. Nie chcę też do końca spoilerować. Ponieważ naprawdę myślę, że dopiero w drugim odcinku wyjdzie to na jaw, powiedzmy. W zależności od tego, ile to u mnie potrwa. Postaram się też dopasować szybkość napisów tak, żeby dało się to w miarę czytać i żeby to jednocześnie leciało też za szybko. I na tej zasadzie właśnie mniej więcej staram się to przewijać. Co jeszcze? No, wiele rzeczy się wyjaśni, jak mówię, w tym pierwszym odcinku. Jeżeli ktoś będzie miał do tego już awers, powiedzmy, to no ciężko mu będzie się dalej też odnaleźć, jeśli już w tym momencie nie będzie potrafił tego wytrzymać. Natomiast dalej po prostu ja złapałem doła w pewnym momencie i robiło mi się smutno i stwierdziłem, że wyłączę tą grę i czas ją nagrać. Bo niestety, ale gra jest mocno taka
no smutna w pewnym momencie. W sensie szczególnie, jeżeli to się jakoś odniesie do nas. Myślę, że masa osób tutaj będzie potrafiła odnaleźć jakby elementy ze swojej przeszłości. Tylko, że myślę, że do tego tytułu też trzeba dojrzeć i żeby to znaleźć. Znaczy, bo nie chodzi mi o to, tak, to jest rzeczywiście w oprawie takiej chińsko-bajkowej, takiej mangi, anime, tak, jak to woli. Przy okazji jest tutaj jedno na przykład słówko, w tym akurat zdaniu na to zdanie czekałem, jest słówko nit, albo raczej skrót nit. Jest to takie dosyć niefajne określenie, w sensie, określenie antyspołecznej osoby, która głównie gra i ogląda anime, chyba jeżeli się nie mylę, postaram się to też dawać tam gdzieś w przypisach, jeżeli się takie trafią, jeżeli będzie więcej takich skrótów, właśnie w subtitlesach. To jeszcze mogę powiedzieć. Do tego tu już wszystko trochę trzeba dojrzeć, mimo że jest to w takiej, a nie innej oprawie. Trzeba troszeczkę zrozumieć go, jakby w środku. To trochę bardziej w niego wejść. Zresztą nie chcę mówić, że będę tutaj dzielił ludzi na ścisłowców i na humanistów, ale trzeba mieć troszeczkę takiej nuty właśnie kogoś z stylu humanisty, żeby tą grę w pełni przeanalizować, w pełni zrozumieć. Wejść w tych bohaterów przede wszystkim trzeba, myślę, że to jest najważniejsze. Tak, i stąd też mój strój. Tak, to wszystko. A przy okazji w sumie teraz bardziej pasuje przynajmniej do tej gry. W sensie kolorystycznie. Nawet chmurka tutaj pasuje w jakiś sposób. No i tak jak powiedziałem, będzie też dużo elementów, gdzie nie będę prawie nic mówił przez dłuższą chwilę. Ale myślę, że to nawet wyjdzie grze na plus, bo częściowo mogę w tym momencie na przykład psuć klimat tym swoim monologiem, który tutaj zdążyłem przez te 6 minut wyprowadzić. W tym momencie, jak widać, nasz bohater zastanawia się dosyć dużo nad tym, co z tym klubem w końcu zrobić. Znaczy, wiem, niepotrzebnie to opowiadam dla niektórych osób, ale tym bardziej są napisy, ale to po prostu coś powiedzieć, żeby też nie było tak, że przez cały gameplay tak naprawdę będziemy klikali, tylko nic z tego nie wyjdzie sensownego. I standardowo mamy tutaj kolejny z takich elementów, w ogóle to nie wiem o tym powiedzieć, jest tutaj wiele takich elementów sztampowych też właśnie dla kultury japońskiej, typu pewne struktury, charakterystyczne zachowania, pewien charakter niektórych postaci, co powoduje, że znajdziemy tutaj pewne stereotypiczne powiedzmy właśnie postaci, nie chciałem użyć tego słowa, ale stereotypicznych bohaterów niektórych, raczej bohaterki. Te mają pewne właśnie cechy charakteru, które można spokojnie podpiąć pod pewien właśnie tak powiedziałem schemat zachowań, który jest gdzieś tam w kulturze właśnie wschodniej, powiedzmy odosobniony, nie wiem jak to inaczej nazwać. Tutaj mamy właśnie informację o tym, że jest ona wiceprezydentem, nie, żartuję oczywiście, to jest wiceprzewodniczącym klubu literatury, jeżeli się nie mylę. I próbuje nas nakłonić do tego, abyśmy dołączyli do właśnie jej klubu. Do tego klubu. Mam nadzieję, że tego nie mylę, że to jest klub literatury. No i przekupuje nas babeczkami, czyli wszystkim co słodkie. Ale no, jako że jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, no wiecie jak to wygląda. Oj, przepraszam, najmocniej. Czasem może mi się zdarzyć, że za szybko coś kliknę. Wtedy postaram się zwolnić przy okazji następnego slajdu. Oprócz tego jeszcze w razie wypadku mamy tutaj całą historię czatu, całą historię tego co się działo. Na przykład jakbyśmy mieli tutaj kilka posiedzeń przy tej grze, tak? Żeby sobie po prostu przypomnieć niektóre rzeczy. W pierwszych dwóch, trzech odcinkach myślę będziemy poznawali przede wszystkim bohaterki i będziemy poznawali ich cechy charakteru. A później wraz z czasem będziemy mogli jakby zbliżyć się do niektórych z nich. Jest to jeszcze jedna bohaterka, tylko na razie czekam na to, aż imiona się w końcu pojawią. Oczywiście my jesteśmy, jakby to powiedzieć. Ogółem bohater bardzo mi przypomina mnie, w sensie jest taki, raczej, no nie chcę powiedzieć antyspołeczny, ale trochę prawdy by w tym było. Natomiast jest taką osobą, która raczej jest dość mocno sceptycznie nastawiona do tych pomysłów jego koleżanki, jego przyjaciółki i raczej dosyć niechętnie robi to, co ludzie mu każą, albo powiedzmy w niego wmuszają.
Zresztą oprócz tego, co powiedziałem, mamy tutaj kilka właśnie stereotypów, również wizualnie, jak widać. Brakuje tutaj jednego elementu, mianowicie okularów. Ale tak jak mówię, dopiero się o tym dowiemy tak naprawdę wszystkiego. Tutaj mamy właśnie początek, kiedy poznajemy charakter tej dziewczyny. W tym wypadku dziewczyny drugiej, zaraz się oczywiście jej imię... No właśnie, jej imię pojawi. Jej imię się niedługo dowiemy. Jest to, jeżeli się nie mylę, tsundere. Po prostu, to była tsundere. Tak jak mówię, wizualnie, jak i również pod względem charakteru, po prostu bardzo mocno pasuje pod ten stereotyp. Kurczę, bardzo, bardzo mocno mi brakuje teraz słów na to, co powiedzieć. I jak to nazwać po prostu. Mówię, pierwszy odcinek może być taki... To jest po prostu wejście w świat, tak naprawdę. Bardzo takie zwykłe, sztampowe, wizualnowelkowe wejście w świat. Czy tam nawet, nie wiem, mangowe, czy tam... Wzięte, wyjęte niemalże z anime. Natomiast teraz poznajemy drugą bohaterkę, czyli Yuri, która faktycznie wstydzi się, jeżeli ktoś ją bardzo mocno chwali. Jest to moim zdaniem fajna, znaczy taka skromna po prostu jest, można powiedzieć. Tak mi się przynajmniej wydaje. Znaczy takie wrażenie odniosłem też po dłuższym czasie tutaj spędzonym w tej grze, ale myślę, że to akurat mogę powiedzieć. Mamy tutaj trzecią bohaterkę, czyli Monikę, w sensie, przepraszam, czwartą bohaterkę już w tym wypadku, trzecią w klubie, której nie znaliśmy. I dlaczego czekałem, aż imiona się pojawią? Właśnie dlatego, że... Kurczę, nie wiem, czy już w tym momencie wiemy to. Ale w każdym razie zarówno jej imię, jak i niektóre cechy charakteru są bardzo mocno podobne do jednej z moich nauczycielek. Również, znaczy wiekiem akurat biega rzeczywiście, ale nie zmienia to faktu, że ta nauczycielka też jest młoda, co powoduje pewien u mnie dyskomfort po prostu, bo czuję się, jakbym gadał z nią poniekąd, więc sami rozumiecie, że nie chcę do końca tutaj niczego insynuować, po prostu czuję pewien dyskomfort, bo się czuję, jakbym po prostu z tą nauczycielką rozmawiał i to nie jest fajne, bo że mówiąc o tyle, o ile można było śmiać się, że są ludzie, którym się niektóre nauczycielki podobają, tak ja, żeby mam do tego też takie no, daleko ode mnie z tym. Oczywiście tutaj w grze mamy jest ona nie wiem, czy na tym samym roku, nie jestem pewien w 100%, nie zwróciłem na to uwagi, szczerze mówiąc, ale w każdym razie jest w tej samej szkole, jest też uczennicą. Nie ma, czy rok starsza, czy tam rok młodsza, dwa lata młodsza, czy w tym samym wieku. Bo w sumie część chyba osób dowiemy się, na którym jest roku. Jeżeli nie ma, to chyba cztery osoby z całej piątki są jednego roku. A jedynie Natsuki jest tej młodszej. O tym się chyba też dowiemy dopiero za chwilkę. Mamy tutaj również opis tych babeczek w końcu, czyli tym, czym nas przekupiono w sumie. Można tak to nazwać. Oczywiście, tak jak mówię, no znowu, kolejna charakterystyczna cecha dla tej postaci. Mam nadzieję, że naprawdę mój komentarz wam nie przeszkadza jakoś specjalnie. Postaram się go też jak najbardziej potem, można powiedzieć, zmniejszyć. W sensie, żebym nie mówił aż tak dużo. Po prostu chcę na razie przedstawić też troszeczkę świat. Chcę kilka rzeczy tutaj dodać od siebie. Żeby to miało po prostu sens, żebyście zrozumieli też po części moje, nie wiem, intencje. Nie wiem do końca, jak to nazwać inaczej. Oczywiście znowu mamy element taki, że to my jesteśmy jakby w centrum uwagi tej osoby. Powiedziałbym, że sobie robimy harem, ale to nie jest dobre słowo. Zdecydowanie to nie jest dobre słowo na to, co się tutaj dzieje. Chociaż nie wiem, czy takiej możliwości nie ma. Tak jak mówię, grałem bardzo krótko, znaczy może nie bardzo krótko, bo w sumie jakby nie spojrzeć godzina czy tam dwie godziny, to nie jest dużo. I przepraszam, to nie jest mało, a nie jest też dużo w tej grze. Natomiast nie znam po prostu dalszej części fabuły od pewnego momentu. I mamy tutaj pewien wybór w ogóle też, co jest fajne. Nie ma tutaj takiego rzeczywiście typowego wyboru, nie ma aż tylu wyborów, ile bym chciał. Ale już zauważyłem, że są wybory, które fajnie pasują. I moim zdaniem, nawet jeśli jest ich mało, będą one fajnie odgrywały tej pewną rolę w świecie. Oprócz tego mamy tutaj właśnie znowu pokaz tego jej charakteru, który no jest jaki jest. Przepraszam, jeżeli ktoś czyta wolniej, ale niestety, no ja tak jak powiedziałem, czytam szybko dosyć.
Tam też u mnie jest ten nawyk, że po prostu miarę szybko pomijam. Jeżeli komuś by to przeszkadzało, to proszę o informację. Postaram się to jeszcze dzwonić, ale wydaje mi się, że już taka, a nie inna forma, powiedzmy, jest odpowiednia. Maciej, boję się troszeczkę o napisy polskie, jak to będzie wyglądało względem angielskich, czy po prostu nie będziecie mieli w pewnym momencie ściany tekstu. Znaczy, przepraszam, jest... Jednego jestem pewien. W pewnym momencie na 100% będzie ściana tekstu. Ze względu na to, co się stanie, nie mogę teraz powiedzieć do końca co, ale... Będziemy mieli kilka ścian tekstu minimum. Myślę, że to jest normalne. Juri znowu troszeczkę zawstydzona. Monika oczywiście... To jest taka osoba, która jest, jakby to powiedzieć, byłą przewodniczącą, czyli tak naprawdę szanuje wszystkich, słucha wszystkich. Jest dosyć mocno... A, nie wiem, czy to już było powiedziane. Trudno, najwyżej spoilerowałem kilka minut później to, co się stanie. Zobacz, ja naprawdę mocno to przeklikuję, bo ja to już to niestety znam. Staram się też, żebyście wy po prostu w to weszli. Jest sobą przewodniczącą, czyli słucha wszystkich, raczej szanuje wszystkich. I... No właśnie, teraz zadaję na przykład trudne pytanie. Na które nie do końca chcieliśmy odpowiadać, jak widać, jako bohater. W każdym razie stara się być przyjazna wobec wszystkich. Czy ciężko mi tutaj nazwać jakoś taką charakteru, jest no, empatyczne też na pewno po części. Nie wiem, jak do końca nazwać jeszcze jedną cechę charakteru, ale po prostu potrafi wszystko zrozumieć. Jest dobrym przywódcą w tym całym gronie tutaj, wydaje mi się. Jak powiedziałem, bardzo pozytywna osoba. Pozytywna postać w sumie, nie osoba. Przepraszam, to są dwie różne rzeczy, nie powinienem tak mówić. Bo to już źle brzmi, bo to w tym momencie faktycznie personifikuje narysowaną dziewczynkę. To już jest smutne. Bardziej łatwo jest mi w to wejść, w ten świat, ponieważ jakby nie spojrzeć, jestem w tym momencie chyba rok starszy niż te postaci tutaj. Rok, ewentualnie dwa lata, chociaż nie wiem jak to wygląda, nie pamiętam jak wygląda system szkolnictwa w Japonii, ale wydaje mi się, że skoro to jest high school, to jest w każdym razie, oni są chyba na trzecim roku, tak jak powiedziałem. Przepraszam najmocniej, jeśli znowu zaspoilerowałem rzecz na temat Natsuki, ale te cztery postaci są chyba na trzecim roku, ewentualnie właśnie Monika może być na czwartym, nie jestem 100% pewien. Czyli już to jest jakiś sygnał tego, że oni są mniej więcej w podobnym wieku do mnie, tak? Plus minus 2 lata. Wydaje mi się, że bardziej na minus oczywiście. Więc łatwiej jest mi po prostu z tymi postaciami się jakby utożsamić, tak? Myślę, niż na przykład dorosłemu... komuś dorosłemu, tym bardziej kto ma... przepraszam, dorosłemu w sensie dużo starszemu ode mnie. Na przykład jeszcze żył podczas systemu szkolnictwa, powiedzmy PRL-u. A przede wszystkim łatwiej mi się personifikować z tymi postaciami, dlatego że mimo wszystko mam pewne doświadczenie związane właśnie z oglądaniem chińskich bajek i z czytaniem mangi i wszelakimi stereotypami tutaj troszeczkę wplątanymi w ten świat. Oj, dużo powiedziałem, dużo chyba za dużo nawet, ale myślę, że to jest takie kilka ważnych cech, które warto tutaj zauważyć. Że ta gra zdecydowanie teraz dla mnie wyglądała jako tło i to nie powinno tak wyglądać, naprawdę. Ta gra powinna być tutaj na pierwszym miejscu względem mnie, wydaje mi się. A wydaje mi się, że mam takie odczucie, że jednak jest zupełnie na odwrót. Teraz mamy właśnie pokaz tego, że jest to dziewczyna inteligentna, lubi czytać książki, co jest przykładem. Oczywiście co my lubimy czytać mangi, no jak żeby inaczej, no. Jesteśmy takim typowym troszkę nerdem, bym powiedział. Oczywiście Natsuki już od razu takie manga? Czy ja słyszałem manga? Przepraszam, ale to są takie osoby rzeczywiście, które tak reagują. Pamiętam, że... O Jezus, dobra, zaczyna się. To będzie cała seria w ogóle, w której pewnie będę dużo mówił o swoich byłych. Ale tak to będzie wtedy będzie wyglądało, no trudno. W każdym razie moja była jedna. Pamiętam, że właśnie jak tylko widziała kogoś na przykład z przypinkami z różnego rodzaju anime, czy tam jak ktoś zaczął coś o tym mówić, to od razu do niego doskakiwała i zaczęła się tak... Może nie tyle wypytywać, ale starała się z tą osobą zaznajomić. Nie powiem, jak się to skończyło. W każdym razie po prostu akurat ta cecha jest dosyć charakterystyczna i mi się... W tym momencie to sobie dopiero przypomniała. Szczerze mówiąc, nawet o tym nie pamiętałem. Teraz jakoś tak, padło mi to do głowy. No niedobrze.
Bo skoro już w pierwszych 19 czy 20 minutach tu już przypominam takie rzeczy, to boję się, co będzie dalej. W każdym razie bardzo mi się podoba charakter, który został tutaj podłożony do postaci właśnie Yuri. I ogółem też sama ta postać wydaje mi się bardzo mocno interesująca i prawdopodobnie to będzie... Oj, przepraszam, w ogóle wspominałem teraz chyba w środku zdania coś. Najwyżej to poprawię jakoś. Oprócz Moniki jest to po prostu druga postać, która ma dosyć fajny charakter, który moim zdaniem akurat... Znaczy mi bardzo pasuje jako charakter drugiej osoby, powiedzmy tak. Nieważne czy trepiści, po prostu osoby, z którą mógłbym się na przykład przyjaźnić, tak? Natsuki oczywiście nienawidzi horrorów. Ona jest taką dziewczynką, która próbuje być twarda. Zresztą tak jak mówię, tsundere, też staram się po części niektóre rzeczy wyjaśnić do osób, które na przykład zupełnie nie mają z tym styczności, nie mają styczności z animacją czy z komiksami, no bo tak chyba można nazwać mangę, japońskimi. Czy w ogóle wschodnimi, bo mangi nie są... Przepraszam, manga jest chyba tylko i wyłącznie określeniem japońskim, natomiast... Tego typu komiksy nie są wydawane tylko w Japonii, ale również i w Korei. Tylko że w Korei mają troszeczkę inną charakterystykę, bodajże jeżeli się nie mylę, są kolorowe, a te japońskie są czarno-białe. Chociaż pewnie są wyjątki. Aż tak bardzo dobrze się nie znam. Więc proszę mnie tutaj ewentualnie poprawiać, ale proszę mnie nie hejtować też za bardzo za to. Ponieważ mimo wszystko moja wiedza nie jest zbyt wielka, nie jestem aż takim pasjonatem. Fajnie się ogląda, czy tam czyta, ale myślę, że daleko mi do takiego ultra niesamowitego fana, czy coś tego typu. W każdym razie Natsuki jest taką dziewczynką, która znaczy dziewczynką, no w sumie to można tak nazwać, skoro jest dużo młodsza. Znaczy, nie jest może dużo młodsza, ale jest młodsza od naszego bohatera i zresztą jest niska. I tak nie ma to jak charakteryzować ludzi w ten sposób. W każdym razie strasznie ją też zdrabiam, bo ona jest taką osobą, która wewnątrz siebie tak jakby jest taką właśnie zdrobnioną osobą. Natomiast w praktyce próbuje udawać taką... Nie chcę być niezależną, bo to źle zabrzmi po prostu, bo zaraz ktoś to utożsami z pewnym innym stereotypem. W każdym razie taką mocno próbującą być samodzielną, próbującą zaimponować komuś, osobą. Która mimo wszystko jest wewnątrz siebie taka bardzo mocno słodka, ale ciężko jej przychodzi takie pokazywanie tego, może tak. Plus jak się dowiadujemy właśnie w tym momencie, pisze również poematy, przepraszam, czy też wiersze, jak kto woli. Staram się też, żeby tej myszki na przykład nie było na ekranie. Dlaczego? Dlatego, że uważam, że psuję tutaj troszeczkę wtedy po prostu obraz. Nie chcę, żeby to po prostu gdzieś latało, wolę przeklikować to wszystko spacją. Jeżeli by była potrzeba na przykład zapisania czegoś, zrobienia w ustawieniach, czy też zobaczenia historii, to wtedy najwyżej ona się pojawi, co już zresztą widzieliście prawdopodobnie wcześniej. Dowiadujemy się w tym momencie również o tym, że tak samo Yuri ma pewne doświadczenie jako pisarz, myślę, że można tak to nazwać, jest autorką pewnych poematów. Oprócz tego chyba tak mi się wydaje, że przedstawiłem Sayori. Została przedstawiona na samym początku, ale warto myślę, że też dodać, że jest to osoba dosyć mocno... Nie chcę być frywolna, bo nie do końca znam znaczenie tego słowa. I zaczyna się. To jest pierwsze i najgorsze, co mogła zaproponować Monika, czyli napisanie swoich własnych wierszy, swoich własnych poematów. Tym bardziej, że my na przykład jesteśmy osobą, która zupełnie nic o tym nie wie. No myślę, że coś mi po prostu tknęło w gardle i stąd ten mój kaszel. Moim zdaniem to jest o tyle słaby pomysł, że nasz bohater jest zupełnie oddzielony od tego świata. Myślę, że z drugiej strony bardzo mocno to pozwoli wejść właśnie w ten klub tak naprawdę. I wszystko wyszło z tego, że właśnie dwie te dziewczynki pisały swoje pewnego rodzaju swoje poematy, swoje wiersze. Co do tego mogę dodać? Sayori. Postać, która została przedstawiona, chciałbym też powiedzieć właśnie kilka słów o niej. Tak jak powiedziałem, nie chcę mówić o... Nie chcę powiedzieć słowo frywolna, ale... Jest to osoba... A właśnie, to jest jeden problem. Zaraz się... Nie chcę też do końca przerywać tych moich zdań, ale tutaj myślę, że warto przerwać.
Dlatego, że nie jesteśmy jeszcze członkami klubu, a już zostaliśmy praktycznie do tego klubu zadani, co jest troszeczkę sprzeczne z, jakby nie spojrzeć, no troszkę coś tutaj nie pasuje, tak? Możemy nie być członkami i mieć zadania od klubu, przynajmniej w teorii. Więc no, tak. A oprócz tego właśnie, jeszcze jedna rzecz, która mnie różni od tego bohatera, to on zrobił praktycznie na samym początku po wejściu do klubu, czyli to, że zobaczył po prostu słodkie dziewczynki i od razu, o jak ja mogę tutaj nie wejść. Prawda? I nie lecz, że został przekupiony babeczkami, to jeszcze w ten sposób dał się przekupić. No, sorry, ale akurat ta cecha do mnie nie pasuje zupełnie. Jakkolwiek to nie zabrzmi. Myślę, że to jest też dobra seria, dobra gra, przy której będę mógł dużo powiedzieć o sobie. Bo akurat na takie rzeczy mam rzadko możliwość powiedzenia czegoś właśnie w tym kontekście. A wydaje mi się, że dla osób, które będą zainteresowane, to będzie warte świeczki. W każdym razie przechodzę już z powrotem do Sayori. Jako, że zgodziliśmy się tutaj. Prawda? Zostaliśmy przekupieni przez ich słodkie, małe twarzyczki. Zawstydzone jest, jak to brzmi w ogóle z moich ust. Nie wiem, jakim czasem ja to mówię, ale zdarza się. Jany lub niespełna rozumu. Jedno i drugie może pasować. W każdym razie, Terry jest taką dziewczyną, która raczej... Ona została określona tutaj słowem carefree, natomiast ciężko mi to jakoś na polski w tym momencie przetłumaczyć. Chyba piąty raz mam problem z tym słowem, ponieważ nie wiem, jak je dokładnie po polsku powiedzieć. W każdym razie, jest osobą, która nie dba za bardzo o to, co się wokół niej dzieje, po prostu jest taką... bardzo mocno też wesołą osobą i znowu jest to bardzo charakterystyczne dla jednej mojej byłej. Nie, to już jest tragedia. Już mamy dwie, jest dobrze, już mamy dwie na liczniku. Tak. I tak, mówię teraz o innej zupełnie osobie. W każdym razie takiej osobie, mówię tej osobie, która jest taką bardzo mocno opiekuńczą osobą. I która raczej nadaje się bardziej na przyjaciółkę, co zresztą widać dla naszego głównego bohatera. Jest to po prostu bliska przyjaciółka, która też bardziej dba o naszego bohatera niż o samą siebie. Wiele rzeczy zaniedbuje poniekąd, jak widać, to było powiedziane na początku, bardzo często zdarza jej się zasypiać, w sensie spóźnić do szkoły, nie zaspać w tym kontekście. I stąd też właśnie to, co powiedziałem. Jest to raczej osoba, która nie dba za bardzo o to, co się wokół niej dzieje. I teraz mamy przedstawione postaci, czyli postaci, które spotkaliśmy. Część rzeczy, nawet jeżeli będzie po angielsku, w sensie w jednej linii, ja to postaram się po polsku na przykład w jednej linii zostawić na dłuższą chwilę, żebyście mieli czas na przykład przeczytać, tak jak przed chwilą były przedstawiane postacie, w sensie pokazywane po kolei, tak, to postaram się to zrobić na przykład w jednej linijce. Na to, że wydaje mi się, że tak będzie po prostu łatwiej, lepsze do przeczytania. Myślę, że zbyt krótkie zdania po prostu nie mają sensu. I zaczynamy pisanie poematu, albo raczej wiersza. I to jest pierwsza z rzeczy, które tutaj robimy. Tutaj mamy trzy postaci. Dlaczego nie mam Moniki? Sam jeszcze nie wiem. Możliwe, że to dlatego, że nie ma po prostu... Jest to przewodnicząca, tak? Nie do końca też dużo o niej wiemy. To jest ważne. Nie wiemy o niej zbyt wiele. Wiemy po prostu, że jest taką bardzo mocno popularną i ładną osobą. Tutaj, znaczy, że jest po prostu ładna, tak? I praktycznie wszystkim się podoba, bo tam było powiedziane, że jest utalentowana chyba, jeżeli się nie mylę, że jest, ma budowę atletyczną, etc., etc. W pewnym razie teraz wybieramy słowa, jest to bardzo prosta gra, myślę, taka, nawet powiedziałbym, że minigierka. Wybieramy słowa, które chcielibyśmy zawrzeć w naszym poemacie. I nie jestem pewien do końca, czy mamy dawać takie słowa, jakie my byśmy chcieli tutaj dopasować, czy też, że może inaczej. Za pierwszym razem wydaje mi się, że powinno być tak, że my dajemy takie słowa, jakie nam najbardziej tutaj pasują. Natomiast potem z czasem dowiemy się, że powinniśmy to robić troszkę w inny sposób. Ja natomiast właśnie pójdę raczej w słówka, które ja bym tutaj umieścił. Za pierwszym razem, tak jak mówię, staram się grać, jakbym nie miał w ogóle doświadczenia w tej grze. Oprócz tego postaram się te wszystkie słówka przetłumaczyć, właśnie gdzieś tam umieścić na dole ekranu. Będę musiał się zdecydowanie napić pomiędzy nagraniami, bo coś mi wpadło do gardła. Więc zobaczcie, zresztą zaraz ta jedna z postaci poskakuje, więc w momencie, kiedy wybieram pewne słówko.
I nie jest to przypadek, zresztą o czymś dowiecie, tak jak mówię, z charakteru pewnych osób, ale na początek właśnie niewiele o tym wiemy i dlatego też mówię, że raczej jest to coś, gdzie wrzucamy słowa po prostu przypadkowe dla nas. Teoretycznie przypadkowe. Ja tutaj staram się też, tak jak mówię, wrzucać na razie takie słowa, które moim zdaniem pasują. Ta Milka tej dziewczyny Natsuki bodajże, jeżeli się nie mylę. Również jest taka typowa właśnie do tsundere, takie nie wiem jak to inaczej pokazać, ale śmieszna taka, po prostu to też właśnie pokazuje po części, jest to ikonograficzne po prostu pewne pokazanie tej charakterystycznej cechy, tego charakteru właśnie, stereotypu pewnego charakteru. Jak widzicie, wybieram tutaj. To też po części powie dużo o mnie, myślę, że niektórym. W kontekście tego, dlaczego akurat takie słowa bym wybrał. Tak jak mówię, to jest to, co ja bym wybrał po prostu do wiersza. Ze słów. Możesz tak, chociaż horrorów nie lubię. To akurat do tym miałbym pisać wiersz, to myślę, że takie słowa by się tutaj znalazły. Nie wiem, czym jest Doki Doki, to jest właśnie dla mnie pytanie, bo do tej pory nie mam pojęcia, czym to jest do końca to słowo. Ale pewnie zaraz się dowiem też. Oczywiście, że w ogóle te wszystkie słowa. Dobra, nieważne, może. Bo teraz bym zaspoilerował to wszystko, ale te wszystkie słowa, które wybieram, wydaje mi się, że powinny pasować do kogoś innego, ale w sensie, że inna postać powinna się cieszyć, no ale no dobra, już zaspoilerowałem, dobra, trudno, za późno. Jak ktoś zrozumiał to dobrze, jeżeli nie to jego sprawa. Znaczy, to jego sprawa to nawet lepiej dla mnie. W każdym razie, no wydaje mi się, że troszeczkę nieodpowiednio, znaczy może inaczej. Nie do końca rozumiem akurat pewne rzeczy, no ale mniejsza. Oczywiście znowu mamy tutaj rozmowę z przewodniczącą. I udało nam się w końcu ten wiersz napisać. Jak widzicie, jesteśmy w jest to kolejny dzień w tym klubie. To jest raczej w sumie pierwszy dla nas taki oficjalnie. I rzeczywiście Yuri jako pierwsza do nas podchodzi oprócz przewodniczącej. No, jest to dziewczyna dosyć wstydliwa, można powiedzieć też po części. Natsuki wręcz przeciwnie, jest postacią bardzo mocno otwartą, aczkolwiek no mimo wszystko boi się pokazać tego swojego wnętrza, jak powiedziałem. Teraz będę dużo rzeczy tłumaczył, ale mam nadzieję, że nigdzie nie przeginę z moją interpretacją, bo jeśli by się tak stało, to najmocniej przepraszam. Tak, oczywiście teraz się na nas wydziela Natsuki za to, że żeśmy nie dołączyli do żadnego klubu, że nie chcieliśmy tego zrobić wcześniej. I teraz znowu jest, powiedzmy, że Natsuki, no zgaszona delikatnie powiedziawszy przez Monikę. Podoba mi się akurat to, podoba mi się akurat ta rozmowa, była taka zabawna. Moi drodzy, wiecie co, widzę, że minęły 33 minuty, mam nadzieję, że mnie nie zabijecie tutaj za to. W każdym razie jeszcze też mamy Sayori, która oczywiście standardowo, to jest w ogóle też osoba, która by nas normalnie zawsze broniła przy wszystkim i mówiła, że my jesteśmy najlepsi, niewinni w ogóle, to ja mówię, no taka, ciężko mi to powiedzieć, taka to najlepsza przyjaciółka, która jest na temat pewnego rodzaju bzika na naszym punkcie, ale wydaje mi się, że też po prostu jest, no, opiekuńcza wobec nas, wydaje mi się, no, ciężko mi to jakoś inaczej sparafrazować. I praktycznie już kończymy, wydaje mi się z tego, o właśnie, oczywiście teraz Sayori troszeczkę, może nie tyle ośmieszamy, troszkę śmiejemy się z pewnej sytuacji, która u niej była. Dojdziemy do końca tej pewnych rozmów i w tym miejscu zakończymy, myślę, odcinek. Mam nadzieję, że wam się coś takiego, taka forma spodoba, tak jak mówię, postaram się w przyszłych odcinkach już dużo mniej mówić. W momencie, kiedy przejdziemy przez ten próg, oczywiście teraz Yuri jest zawstydzona, świetnie. Tak. Nie ma tego jak zastydzić dwie osoby naraz. To jest właśnie to, Sayori nie do końca też patrzy na to, co mówi. Nie zwraca uwagi na to, że może kogoś zawstydzić, czy coś tego typu.
Tak powiedziałem, jak przejdziemy pewien próg, to w tym momencie pewnie będę się dużo mocniej zastanawiał, będę więcej czytał na pewno na temat postaci. Natomiast to jest dla mnie pewnego rodzaju przypomnienie po prostu fabuły. Jak się nie mylę. No. Teraz już w ogóle Yuri jest w momencie... No ma buraka na twarzy, delikatnie powiedziawszy. Ja na taką osobę no, nie dziwię się. W momencie, kiedy Sayori przedstawia ją w takim świetle, czy w ten sposób, czy robi to, co zrobi, no, po prostu Yuri w tym momencie dostaje takiego troszeczkę zawału wewnątrz siebie i zamyka się w sobie przez to, jak bardzo jest zawstydzona. Ja mówię, no to też bardzo charakterystyczne dla... Też jedna z cech tej byłej, o której mówiłem przy okazji Sayori wcześniej. Mojej byłej. Tak, to będzie opowieść o byłych. Tak mi się wydaje. Przepraszam, jakkolwiek to głupi nie brzmi, to naprawdę tak jest. I przyniosła nam, jak widać, książkę. Która teoretycznie powinna nam się spodobać. I no. Stara się też pewne... Mimo, że jest taka wstydliwa i zamknięta, to stara się bardzo mocno do nas zbliżyć. Mi się coś takiego podoba. W sensie to fajne, jeżeli też druga osoba. W sensie druga osoba też chce nawiązać w jakiś sposób kontakt i powiedzmy, że się stara trochę. I tutaj znajduje się na przykład moja cecha charakteru. W tych wszystkich postaciach można po części znaleźć i mnie, i te osoby, o których mówię. Chociaż chyba myślę, że w Sayori najmniej jest takiego elementu mnie. Ewentualnie w tej mniej więcej chodzi mi o cechę charakteru, tak? Cały czas trzeba elementy zachowań. Wydaje mi się, że najczęściej to raczej Yuri i Natsuki by tutaj się przemieszały, jeśli chodzi o mnie. I raczej będę je często tutaj gdzieś postaram się po prostu o nich często też mówić gdzieś, jeżeli by się te cechy gdzieś ujawniły. Ojejku, zdecydowanie za długo to już trwa. I wydaje mi się, że zaraz będzie trzeba zakończyć odcinek, no zdecydowanie. No i Yuri oczywiście przez nie ma co robić, więc czyta. To też jest spoko, w sensie... Jeżeli na przykład mamy problematyczną klasę, czy tam trudną klasę powiedzmy, która nam się, nie wiem, nie podoba, to zupełnie nie mamy ochoty tą klasą przebywać, to myślę, że książka, czy tam oglądanie sobie filmów na telefonie, czy cokolwiek absolutnie tego typu, jest dobrym pomysłem. No i nasz bohater stwierdza, że chciałby pogadać z Yuri. Że ona była dopiero w pierwszych kilku stronach. No cóż. A wydaje mi się, że w ogóle to miałem później, dużo później ten element. Werka, czyżby ta gra pokazywała pewne... Tak, miałem ten element dużo później. Czyżby ta gra przemieszała część, w sensie jeżeli wybieramy pewne słowa przy okazji poematu, czyżby ta gra po prostu nam pewne elementy fabuły wplatała wcześniej? Możliwe. Dobra, moi drodzy, kończymy to i kończymy odcinek. No zdecydowanie to jest za długi odcinek. Wiecie, ile ja będę miał przy tym roboty? Dużo, bardzo dużo. Jest informacja o tym, że właśnie ponownie ją czyta. Rereading to jest jakby ponowne przeczytanie. Nie ma na to chyba odpowiednika polskiego. Chcę powiedzieć, jak macie to RE, czy tam RE, jak to woli. Przy okazji maila, to właśnie to jest jakby odpowiedź, tylko że w tym wypadku jest to... ciężko mi jakoś to po prostu... ten przedlimek RE jest w tym momencie tam RE, jak to woli, jest po prostu powiedzeniem, że coś robimy ponownie. Repeat na przykład, tak? Czyli ponownie coś odtwarzamy, tak? Repeat to było ponowne odtworzenie chyba. Replay, przepraszam, to było ponowne odtworzenie. Repeat to jest powtórzenie. No to co po części się ze sobą, prawda, wiąże. I oczywiście tutaj obiecujemy, że niedługo zaczniemy to czytać również.
No i ciężko mi tutaj coś więcej powiedzieć. Po prostu jest to rozmowa taka dosyć przyjemna, dosyć fajna. Oprócz tego tylko jedyny problem, jaki jest tutaj, to, że nie mam już wszystko głosu w tych postaci. Trochę mnie to boli akurat. To jest jeden z takich, znaczy nie jest to minus absolutnie, bo to jest gra darmowa, jakby nie spojrzeć, ale trochę mi brakuje, nawet jeżeli byłby to japoński dubbing czy japoński lektor. Portret Markowa, tak? Bo chyba tak się nazywa książka. Przepraszam, jeżeli się pomyliłem. Bo wtedy przynajmniej nie grałaby w tle muzyka i można byłoby właśnie coś tego na przykład słuchać, dla przykładu. I właśnie w tym momencie stąd w ogóle pewna moja... Tutaj mam w ogóle opowiedzenie fabuły po części przez Yuri. Przez nie chcę powiedzieć Jurię, bo tak się chyba nie mówi. Po prostu przez Yuri. Będę mówił... Nie będę... Postaram się nie spolszczać imion bohaterek. W sensie nie dodawać im zaimków jakichś, czy tam dodatkowych literek do imion. Sądzę, że w ogóle moja konkluzja, że visual novelki są cholernie trudne do nagrywania gameplayów. Naprawdę, to jest najgorszy chyba gatunek, z którego jest najciężej wyciągnąć coś sensownego. Bo tyle, o ile zagadki logiczne da się na przykład wyciągnąć, tak? Pozostałe gry RPG czy coś, tam się fabuła praktycznie sama opowiada, czy my możemy wejść w lore i coś opowiadać o świecie, cokolwiek. Natomiast jeśli chodzi o visual novelki, no jest ciężko. Każda opowiada swoją inną historię, każda ma pewne elementy i właśnie trzeba po prostu coś wymyślić na szybko, przecież nie na szybko, po prostu być przygotowanym do tego, to można powiedzieć w trakcie takiego gameplayu. I stąd też właśnie, tak jak powiedziałem, moja konkluzja, że uważam, że są to ciężkie, jest to ciężki gatunek, ale kto powiedział, że nie można spróbować? Tym bardziej, że już Nekoparę miałem. Miałem okazję grać w Nekoparę i na Nekoparze się cholernie zawiodłem, jako na grze. Natomiast ta gra bardzo fajnie mnie, powiedzmy... Znaczy, przywołuje na pewno wspomnienia. Można w niej odnaleźć pewne elementy, takie ze swojego własnego życia, myślę. Trzeba poprzypisywać niektórym postaciom pewne cechy charakteru innych osób. I stąd uważam, że właśnie to jest gra fajna. Tylko, że ta gra można zupełnie dobrze zniszczyć w środku. Teraz, moi drodzy, mamy 41 minut, już przesadzam teraz w tym momencie. Więc wiecie co? Niestety, ale zapiszę sobie to. Jak widzicie, no niedawno jeszcze grałem i tutaj byłem już w pewnym innym miejscu. Ale tak, tutaj zapiszemy i mam nadzieję, że wam się podobało, że obejrzycie kolejne odcinki z Doki Doki Literature Club. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.